I witajcie na kanale GWW15. Zajmuję się tu dziwnymi teoriami. Wklęsła ziemia, płaska ziemia, full service. I mamy teraz do czynienia z płaską ziemią, a właściwie z filmem pani Niny, ponieważ zrobiłem dobry wywiad. Pani Nina zrobiła mnie film, zarzuciła, że zły wywiad zrobiłem. Teraz zrobiłem dobry i mamy tutaj film. Dlaczego uważam, że ziemia jest płaska? I teraz zajmuję się już trzeci odcinek teraz, a więc jest to Disney Zetetic, część trzecia. Odcinek 12 Krzywizny Umysłu. I właśnie w tym odcinku chciałbym omówić dalsze kolejne punkty tego filmu, który tam pani zamieściła, bo pani tam zamieściła 8 punktów i już 5 spośród tych 8 zostały omówione w poprzednich częściach, do których serdecznie odsyłam. Część była to 10, 11. W tej części pora teraz na punkt 6. Zaćmienia słońca występują miejscowo na Ziemi, a gdyby Ziemia była kulą, to wszyscy ludzie na Ziemi powinni widzieć zaćmienie słońca, jednocześnie ci znajdujący się po stronie oświetlonej półkuli ziemskiej. Czyż nie? Biorąc pod uwagę te oficjalne dane, które musimy wziąć pod uwagę, chcąc obalać tę oficjalną naukę, z tych oficjalnych danych wynika, że Ziemia jest 3,7 razy większa od Księżyca. Zatem nie jesteśmy w stanie tym Księżycem zasłonić Słońce dla całej Ziemi w 100%. Jeśli mi nie wierzycie, zróbcie sobie takie doświadczenie, weźcie sobie jakieś wycinanki, weźcie sobie, wytnijcie koło mniejsze, koło większe, większe połóżcie na stole, na biurku czy tam na ziemi i tym mniejszym kołem spróbujcie zasłonić to koło większe. Ja tutaj robię to właśnie w gimpie i też mi tu nic nie wychodzi, po prostu nie jestem w stanie tego zrobić. Tutaj zobaczmy mniej więcej, jak to wygląda na takich grafikach. Zobaczcie, jaka ta Ziemia jest w porównaniu z tym Księżycem duża. I sądzę, że nawet gdybyśmy położyli ten Księżyc na tej Ziemi blisko, przybliżyli, nie jesteśmy w stanie zakryć tego Słońca dla całej Ziemi. Zresztą zrobił to niejaki Jim Carrey w filmie Bruce Wszechmocny, przybliżył ten Księżyc do Ziemi i nie zrobiło się ciemno. Jest to największy dowód na to, że pani Nina w tym punkcie nie ma racji i ten punkt właściwie nie ma racji bytu. Zresztą autorka tego filmu za bardzo tutaj się już tam nie rozwadnia nad tym punktem, tylko jeszcze pokazuje troszeczkę tego zaćmienia słońca w Norwegii. Następnie na koniec pokazuje taką planszę, która ma zadanie uzasadnić, że na płaskiej Ziemi właśnie powinniśmy widzieć coś takiego. Patrząc na ten schemacik, doznałem pewnego rodzaju olśnienia, ponieważ pomyślałem sobie, że te osoby głoszące tą płaską Ziemię twierdzą, że Słońce ma ten sam rozmiar co Księżyc, przynajmniej mniej więcej, i znajduje się na tej samej wysokości. Jakie to niesie konsekwencje? Postanowiłem przekonać się i zrobić taką animację. Zobaczcie, mamy Ziemię płaską, Księżyc i Słońce mniej więcej tych samych rozmiarów i teraz podnoszę Księżyc na mniej więcej tą samą wysokość co Słońce. Zobaczcie, co się dzieje. Księżyc, ponieważ jest tego samego rozmiaru co Słońce, mniej więcej, i jest blisko Słońca, przesłania całą prawie tą powierzchnię oświetlonej Ziemi i całkowite zaćmienie Słońca w związku z tym występowałoby na ogromnej połaci tej płaskiej Ziemi. Natomiast w rzeczywistości czegoś takiego nie obserwujemy. Pas zaćmienia ma mniej więcej od 80 gdzieś tam do 270 km i do widzenia. A tu zobaczcie, na jakim ogromnym połaciu Ziemi występuje zaćmienie Słońca. No troszeczkę się rozmarzyłem i pomyślałem sobie, że naprawdę życzyłbym sobie, abyśmy na takiej płaskiej Ziemi mieszkali, ponieważ dzięki temu widzielibyśmy na pewno zaćmienie Słońca częściej, a na pewno widzielibyśmy zaćmienie Słońca w Polsce za naszego życia całkowite. Jako miłośnik taki troszeczkę astronomii, no bardzo bym chciał coś takiego doczekać. No niestety, ponieważ żyjemy na tej cholernej, nasowskiej ściemie, jaką jest Ziemia kulista, nie będzie mi dane, jeżeli nie wyjadę z tego kraju naszego, zobaczyć tutaj całkowitego zaćmienia Słońca, ponieważ najbliższe będzie widoczne w 2130 chyba tam 5 roku. Zatem ten punkt nie tylko nie przeczy kulistej Ziemi, wręcz ją potwierdza, jednocześnie przyjrzenie się dobrze i konkretnie temu punktowi sprawia, że Ziemia płaska pryska.
I w ten oto sposób przechodzimy do punktu siódmego. I ten punkt siódmy brzmi tak. Wszystkie gwiazdy obracają się wokół gwiazdy polarnej północnej, która znajduje się dokładnie nad Arktyką. No nie będę czytał tych wszystkich tutaj punktów, bo to dużo by zajęło. Natomiast chciałbym streścić ogólnie pomysł pani Niny. Co pani Nina tutaj opowiada? Opowiada tutaj, że widok tych takich zdjęć, jak mamy poklatkowe zdjęcia, można sobie to ściągnąć taką wtyczkę do GIMP-u też, GIMP-a czy GIMP-u, jak to się tam mówi. Można ściągnąć taką wtyczkę Star Trials i tą wtyczką można zrobić takie zdjęcia, takie poklatkowe. Wtedy wychodzą takie ładne ślady gwiazd, takie ładne zaokrąglone. I co w związku z tym? A więc pani twierdzi tutaj, że wynik tego właśnie tych śladów gwiazd jest spowodowany nie kręceniem się kuli ziemskiej, naokoło której mamy gwiazdy, tylko jest spowodowany tym, że na niebie nad nami kręci się taki jakby wirujący talerz, niewidzialny talerz, na którym umieszczone są widzialne gwiazdy. I to wszystko kręci się nad naszymi głowami. Taki model wszechświata, taki model Ziemi stwarza pewien problem. Mianowicie, gwiazda polarna, która nie powinna zniknąć poniżej równika, znika. Pani Nina tu twierdzi, że jest to wynik odległości, że to jest bardzo daleko. Natomiast ja kiedyś tam pokazywałem, że w 9 odcinku, że ta gwiazda dalej powinna świecić. Poza tym Łukasz Fajfrowski zrobił takie obliczenia, ładny taki wykres zrobił. Zapraszam na jego stronę i tam również on tam zamieścił te obliczenia odnośnie gwiazdy polarnej i wychodzi mu, że powinna być widoczna jeszcze z bardzo, bardzo, bardzo daleka pod równikiem. Nie ma czegoś takiego. Jest równik do widzenia. Zauważcie, że na kulistej Ziemi równik jest czymś niezwykłym i to powinno być widać właśnie w gwiazdach, powinno mieć odbicie w gwiazdach. Natomiast na płaskiej Ziemi nie jest niczym niezwykłym. No, gdzie tutaj macie jakiś tu równik? No talerz wiruje, no wiruje, no i koniec, no i do widzenia, no i co? No i pani twierdzi, że to mamy nad głową taki talerz. Natomiast teoria talerza upada, kiedy spojrzy się na stronę południową nieba, ponieważ tam okazuje się, że jest jak gdyby drugi taki talerz, który kręci się w odwrotną stronę. Ten kręcił się, patrząc z dołu, przeciwnie do wskazówek zegara, na drugiej półkuli kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara. Jakim cudem? Może jest drugi taki talerz i kręci się w odwrotną stronę. No ale właśnie dlatego pani Nina zamieszcza tutaj ten punkt, ponieważ właśnie jej zadaniem jest wyjaśnić to, dlaczego widzimy jak gdyby ten drugi talerz, który widzimy, że kręci się nad półkulą południową. Jakim cudem on tam się kręci? Pani Nina właśnie to próbuje wyjaśnić i twierdzi, że widzimy tutaj taką dyskotekę, że tak naprawdę to nie jest to, co nam wymawiają, tylko widzimy w rzeczywistości takie coś, że to jest taka dyskoteka. Żeby to ludziom wymówić, ja wspomniałem w 11 odcinku, pani dokonuje tutaj pewnego przekrętu. Na czym polega ten przekręt? Otóż przekręt polega na tym, że zamieszcza taką schemat, taką grafikę, gdzie jest zwrócona kamera. Tutaj pokazuje zachód księżyca, twierdzi, że to jest zachód słońca. No to już jest nieważne, ale ważne, że jest zachód. I pokazuje ten środek tego, gdzie to się niby tam wiruje to wszystko. Twierdzi, że to jest wirowanie, nie tam kręcenie naokoło. I rzeczywiście, jak się tak przypatrzymy temu filmowi, to widać tak, jakby to się wirowało. Natomiast ja zrobiłem coś takiego, że zrzuciłem ten pani film w klatki i zrobiłem z tych klatek te zdjęcia poklatkowe, ten takie ślady gwiazd. Zobaczcie, co to wychodzi. Po pierwsze wychodzi, że ten film jest zrobiony metodą rybie oko, czy kamerą rybie oko, bo widać, że te gwiazdy są takie skręcone, takie spłaszczone w jedną stronę, takie stuknięte te koła, nie są idealne. Pomyślałem, że może w Australii są takie gwiazdy, natomiast okazuje się, że nie. Znalazłem inne zdjęcia i zobaczcie, tutaj też są z Australii i są idealne koła, takie same jak na północy. A więc znowu moja teoria drugiego talerza tu pasuje, a nie dyskoteki. Poza tym, jak widzimy tutaj na tym zdjęciu poklatkowym, ten punkt, o którym pani mówiła, że jest środkiem nieba, w rzeczywistości nie jest środkiem nieba, tylko ten środek nieba jest przesunięty troszeczkę w lewą stronę i troszeczkę w dół. Teraz tu jest środek nieba. No i teraz pani tu stwierdziła, że ten kierunek, ten punkt tego właśnie kręcenia nie jest dokładnie na południu, tylko na zachodzie. No zobaczcie, gdzie patrzała kamera. No przecież widać wyraźnie, że kamera patrzy na zachód, więc ten punkt jest na zachodzie, gdzie jakie tam południe. To, że programy astronomiczne, zwłaszcza Stellarium, pokazuje, że to jest na południu. Program Celestia pokazuje, że to jest na południu. To, że tutaj zobaczcie,
mam tutaj zdjęcie takiego domku, gdzie uchwycone to jest w Australii w Perth. I tutaj porównałem to z Google Earth. Tak, to się mówi, tak czy nie? W każdym razie porównałem to z tym programem. I ten program, zobaczcie, pokazuje też, że ten moment jest na południu. Ta kreska to jest właśnie, wyznacza południe, bo to jest południk. I on leci na południe. I ten domek jest dosłownie tak właśnie trochę przestawiony względem południa. I rzeczywiście to widać tutaj na tym zdjęciu. I tutaj na tej mapie też widać. Więc to wskazuje znowu na to, że to jest właśnie kierunek, te miejsca, to które pani twierdziła, że jest zachodem, jest w rzeczywistości południem. No ale przecież nas oszukują, prawda? Więc na pewno pani Nina ma rację. To nic, że tam pokazała to kamera rybie oko. To nic, że pani się wszystko rozmija z prawdą tutaj. Ale ważne, że mamy co wierzyć pani, a nie jakimś tam swoim oczom, ani swoim mózgowi, ani innym tam obliczeniom, ani innym tam jakimś mapom. Nie wierzmy temu wszystkiemu. Pani Nina ma rację. I zwolennicy Ziemi płaskiej mają rację, ponieważ twierdzą, że Bóg tam stworzył jakąś dyskotekę. To tyle, jeśli chodzi o ten punkt. Chciałbym jeszcze przy tej okazji właściwie tego punktu chciałbym pokazać grupę Ziemia Płaska. Zobaczcie, co się tam wyrabia. Tam po prostu jest taki koleś admin Adam. I zobaczcie, co on robi. Jeżeli ktoś wejdzie tam i napisze coś przychylnego o Ziemi Kulistej, do widzenia. I dzięki temu zostają tam odcedzeni, odsitowani ludzie, którzy są gotowi uwierzyć w najgorszą bzdurę. W najgorszą. Tam się właśnie znaleźli tacy ludzie. Dlatego, że ktoś przyjdzie, nawet coś powie, no wymyślił tu koleś, zobaczcie, że gwiazdozbiory są różne, powinniśmy widzieć różne, a widzimy takie same. Nieprawda, ktoś tam napisał nieprawda, do widzenia. Tutaj admin wyjechał, że usunął całą grupę postów, bo były wulgarne. Nieprawda, jeden z nich był niewulgarny, był właśnie merytoryczny i też go usunął. I ten użytkownik, który zamieścił ten post, też został zbanowany. Nie mam na to dowodów, nie mam na to screenów, ale ja obserwuję tą grupę już od lipca i wiem, co tam się dzieje. I jeżeli obserwujecie tą grupę, to przyznacie mi rację, że tam się dzieją właśnie takie dziwne rzeczy. Zobaczcie tutaj drugi przykład. Właśnie w związku z tym, że gościu przyszedł i twierdzi, że na Ziemi Kulistej nie widać gwiazdy polarnej na półkuli południowej. Admin twierdzi, że się myli. Mylisz się, bo widać. Są filmy na to. Widać z Ameryki Południowej gwiazdę polarną, a więc jeszcze podróbnikiem. Właśnie nie, ponieważ Ameryka Południowa oczywiście widać z niej gwiazdę polarną, dlatego że tam część tej Ameryki Południowej jest jeszcze powyżej równika, więc widać. Natomiast ten facet też wyleciał i ktoś tam jeszcze zapytał, żeby podał jakieś takie filmy, które będą dowodem, że... No ktoś tam rzeczywiście może chciał jakiś tam dowód. Że są dowodem na to, że widać gwiazdę polarną z poniżej równika. Admin co robi? Mówi, ta nie ma sprawy, zaraz zamieszczę, tutaj wsadzę, pokażę, gdzie jest ten dokładnie film. I zamieszcza, słuchajcie, zobaczcie. Dlatego tutaj przy tej okazji to poruszyłem, ponieważ zamieszcza film pani Niny i powołuje się właśnie na ten fragment, kiedy tu pani Nina twierdzi coś o Krzyżu Południa. Koleś twierdzi, że Krzyż Południa widoczny jest z półkuli północnej. Tutaj to nieważne jest. Tam pytanie padło, że gwiazda polarna jest niewidoczna z półkuli południowej. Zobaczcie, jacy to są ludzie. Jak można być takim człowiekiem, takim nieuczciwym. Za wszelką cenę usiłuje wcisnąć ludziom innym swoje racje. Chore racje, które nie mają racji bytu. I właśnie używało. I właśnie tutaj, no zobaczcie, co on zrobił. Film pani Niny, gdzie pani Nina wyraźnie tam w którymś punkcie stwierdziła, że tam gwiazdy polarnej nie widać z południa. A on zamieszcza właśnie w odpowiedzi na to, że widać. Pani film i twierdzi jeszcze, że Krzyż Południa widać z północy, półkuli północnej. Tu nie o to chodziło w ogóle. A Krzyż Południa będzie widać, dlatego że Krzyż Południa nie jest centralnie na południu. On jest troszeczkę, zresztą też pani z pani filmów tu wynika, że ten punkt południowy jest właśnie troszeczkę oddalony. To widać z tego filmu nawet. Co za ludzie, co za sposób myślenia, to jest straszne. No trochę się zbulwersowałem tą grupą. Przejdźmy teraz dalej do dalszej części, ósmy punkt ostatni. Pani Nina twierdzi, że loty w kosmos nie są możliwe, ponieważ świadczą o tym loty rakiet. No tak streściłem trochę ten punkt, bo się trochę znowu rozgadałem. Loty wysokościowe balonów też są dowodem. Dlaczego? Bo pękają. No. Pękają balony, rakiety lecą w bok.
nie zrobiła pani Nino, pani nie zrobiła dobrego researchu i wygląda na to pani, że pani ma wtedy rację. Natomiast gdyby pani zrobiła dobry wywiad, dobry research, wtedy by wiedziała pani, że te statki, te loty w kosmos właśnie muszą się tak do jasnej, ciasnej odbywać. W takim właśnie sposób, że te rakiety lecą do góry i potem się pochylają, bo ostatecznie one muszą i tak równolegle do Ziemi lecieć, tak? Więc widać to. Zresztą widać potem to na zdjęciach, że one lecą równolegle do Ziemi, jak to są takie, o, takie ślady tych wahadłowców. Zaokrągla się, wokół kuli leci, no. Gdzie na płaskiej Ziemi by tak leciało, co? Walło w Ziemię przecież. No i wbrew temu, że miliony ludzi widzą rakiety, które lecą w kosmos, znaczy w kosmosie widzą kropki, bo to widać kropkę, no ale na pani filmie też widać kropkę, bo pokazują kropkę i to mówią, że rakieta leci w kosmos. No i właśnie taką kropkę potem widać właśnie w kosmosie, że coś leci. No nie widać, nie mamy takich oczu dobrych, ale jak ludzie robią przez teleskopy różne swoje tam, jest to ciężko zrobić, ale robią, no to widać, że to ma jakiś kształt taki mniej więcej jak ta rakieta miała. Co to mamy? A wy twierdzicie, że loty w kosmos są niemożliwe. To zobaczcie sobie na ustawienia anten satelitarnych, ustawienia tych czasz. Że one są wszystkie wycelowane w równik niebieski. Zobaczcie właśnie to, co mówiłem. Że równik niebieski na płaskiej Ziemi nie ma racji bytu. Na kulistej tak. Na płaskiej to, co widać w kosmosie, jak spojrzysz się na te zdjęcia gwiazd nawet, to widać, że tu jest wyraźne rozgraniczenie. Półkula południowa, półkula północna. Z jednej strony jedna strona się kręci w jedną stronę, druga strona kręci się w drugą stronę. Odbicie kształtu Ziemi macie w niebie. Macie na niebie. Dlatego Biblia tam w którymś momencie mówi, że Bóg stworzył lustro. Z nieba jak lustro umieścił. No właśnie dlatego jest napisane w Biblii. Wierzycie w Biblię? No to może uwierzcie też temu i zrozumcie, o co tak naprawdę tu chodzi w tym fragmencie. Może właśnie to jest lustro. Bo tam w tym niebie odbija się kształt Ziemi. Zobaczcie. To jest kształt Ziemi. Z Ekwadoru. Z innych miejsc. Jeżeli zrobisz te poklatkowe zdjęcia, to gwiazdy pokazują, jaki kształt ma Ziemia. Do was to dociera, czy nie dociera? Widziałem kiedyś na własne oczy ogólnie, jak do ISS się dołączał jakiś statek kosmiczny, który tam zawiózł im albo jedzenie, albo wymieniał ludzi. Ludzie widzą, jak te rakiety startują, robią zdjęcia, robią swoimi amatorskimi kamerami. Widzą potem, jak lecą to, robią też swoimi teleskopami zdjęcia i tak dalej, ISS robią. Wy twierdzicie, że to są hologramy, że to satelity, że to samoloty szpiegowskie raczej. Potem ludzie widzą, jak te statki kosmiczne wracają z przestrzeni kosmicznej. Też robią im zdjęcia. Także wchodzi to w atmosferę. Myślcie, zacznijcie wreszcie myśleć. Płaska Ziemia jest fałszem, jest wymyślonym jakimś... To jest jakiś, według mnie to jest jakiś projekt w ogóle. No chociażby, słuchajcie, istnienie tej grupy na Facebooku Ziemia Płaska świadczy o tym, że to może być jakiś projekt rządowy nawet. I że Facebook jest w zmowie z rządem, dlatego że zobaczcie, ile ludzi tam zostało zbanowanych. Myślicie, że ci ludzie z zemsty chociażby słodkiej nie zgłaszają tej grupy, żeby ją zbanowali, żeby ją wyrzucili, że jako oszustwo zgłosili? Albo że zostali źle potraktowani, bo coś tam, albo pod jakimś innym powodem? Dlaczego ta grupa dalej istnieje już prawie rok czasu? Dlaczego? Pomyślcie. Ja wietrzę w tym spisek, a wy? Zastanówcie się. Wy myślicie, że wracając jeszcze do tych całych NASA opowieści w dziwnej treści, wy myślicie, że NASA to robi sobie, bo jest taką miłą, śliczną i cudowną, która zbadam sobie kosmos? Wy myślicie, że po to to robi? Po co to? Od czego się to zaczęło? Pomyślcie o tym. Wyścig zbrojeń. Wyścig w kosmos. Kto będzie pierwszy? Kto zajmie kosmos, będzie rządził światem. I przecież testowali broń jądrową w atmosferze, tam w kosmosie właściwie, już nawet nad atmosferą. Lecieli zdobyć księżyc. Może tam coś jest fajnego. Może są jakieś źródła jakichś minerałów albo czego. Myślicie, że oni co? Że oni robią to, bo są tacy mini? Twierdzicie, że oni kłamią i tak dalej? Ja właśnie dlatego twierdzę, że oni tam właśnie polecieli po to. Żeby właśnie dalej móc kontrolować ten świat. I daliście się zwieść właśnie NASA, bo to NASA prawdopodobnie wymyśliła historyjkę o płaskiej Ziemi. Bo zobaczyli, że coś na coś wpadliście, że coś zaczęliście kumać, że ktoś tu kłamie, więc wcisnęli wam taki kicik.
żebyście dalej w to wierzyli, żebyście dalej w to głosili i żeby nikt was nie brał poważnie i nikt was poważnie nie będzie brał. Jeśli macie dowody na płaską ziemię, to przyjdźcie tutaj i powiedzcie, pokażcie. Nie macie. Macie tylko opowieści dziwnej treści. Wciskane wam nie wiem przez kogo. Ja twierdzę, że to są jakieś projekty rządowe. Socjologiczne, to są projekty naukowe. To tyle by było. Na razie trzymajcie się. No, to cześć.